No. Proszę panu patrzeć na. Skończył się, skończyły się minuty i chciałabym wziąć ankietę. Ale co? Muszę podpisać. Nie możesz podpisać, jest anonimowe. Ale napisałeś, no! Co to jest? Gal Anonim. Bo pani powiedziała, że to jest anonimowe. To Gal Anonim. To był taki pisarz. Nie ma co chodzi. Dobrze, ale niestety taka jest prawda. Ale coś chciało. Dermatolog musi sprawdzić, czy jeszcze twój mózg działa, bo on się wydaje, że nie. Tak. Niestety, ale jesteś bardzo dziwnym człowiekiem. Tak, bardzo dziwnym człowiekiem. No i teraz idziesz do tego pana. Ile? Tak. A po kilku minutach? No. Proszę, masz tam wejść. Masz wejść! Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę zasiąść. Czy tu masz jakieś problemy? Mam. Raczej wróć nie mam. To czy potem nie przychodzić? Nie wiem. Świetnie rozmawiam. Powiedz. Od tego musimy zacząć. Ile ty masz lat? Ja? Tak. Ile ty masz lat? Ja mam... 9 lat. Chyba 9 lat. Widać, że jesteś chory. Co? Widać, że jesteś chory. Drugie pytanie. Jak się nazywa? Olek Bogdan. O. Ja? Olek Bogdan. O. Słuchaj. Drugie imię nie jest ważne. Ja chcę mieć... Ja chcę znać pierwsze imię i pierwsze nazwisko. Olek Bogdan. Ale nie chcę szukać drugiego imienia. Tylko pierwsze imię i nazwisko, słuchaj. Olek Bogdan. Olek. Imię. Bogdan. Imię. Nie ma nazwiska. Ja czekam na nazwisko. To nie wiem. Jak możesz mnie mieć na nazwiska? No nie mam. Nie masz nazwiska? Nie mam. Rzeczywiście jesteś chory. No, dobra. Olek, który nie ma swojego nazwiska. Dobry człowiek. Dobrze. Zadam kolejne pytanie. Skąd ty jesteś, chłopcze? Od tego powinniśmy w ogóle zacząć. Skąd ty jesteś? Skąd ty jesteś? Słucham. Kas też się ciągnie. Czeka? Kas też się ciągnie. Masz mi szybko odpowiedzieć, skąd ty pochodzisz. Odpowiadaj! Z Polski. Polska to jest kraj. Jak to znaczy miasto? Z jakiego miasta pochodzisz? Ja nie chcę czekać, ja chcę pisać i notować, więc masz w tej chwili powiedzieć, skąd ty pochodzisz. Nie wiem. Słucham? Nie wiem. Ty nie wiesz, skąd ty pochodzisz, tak? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Okej. Okay.
Dobrze. Kolejne pytanie. Jakie to może być kolejne pytanie? Muszę się skupić. Zaraz przerwamy tą audycję. Zapraszają na kolejny koncert Mega Pytania, który pochodzi z Nigerii, czyli z Afryki. Przygotujmy się. Zaraz będzie świetna muza afro-metalowa. Metallica Nigeria. Dobra, weźmy to konkretnie. Olek, może w tym będzie lepiej. Gdzie w tej chwili jesteś? Tak. Ale... gdzie ja świecę, czy gdzie jestem? Zeta? Dobra, widzę, że to stary. To tak. Musisz kupić sobie tabletki. Ale... teraz masz wycyfać. To tabletki Valerin. Ale po co? Jesteś chory. Mogę być jakiś miasto? Nie wiem, z głową masz poważny problem. I tabletki. Właśnie, nie pamiętam nazwy, ale tutaj tabletki są teraz codziennie, bo to są tabletki. Bo to są tabletki na głowę. Więc one powinny ci pomóc. Ale. Żadne ale. Teraz daję ci ankietę. Ale co ankietę? Nie to mnie interesuje. Masz napisać ankietę. Co ty to? Słuchaj. Ankieta jest anonimowa. No. Co ty myślałeś? Gal Anonim. Co? No, Gal Anonim. Jak to był Gal Anonim? Gal Anonim. Okej. Że co? To był pytasz. Gal Anonim to był pytasz? Tak. Ja muszę ci dać nową ankietę. Nie możesz nic tam pisać. Po co mi tej ankiety, jak nie mogę ja nic tam pisać? Słuchaj, kiedy... dobra. Masz u mnie przyjść. Ale... daj ci drugą ankietę. Co ty znowu piszesz? Ale nie... pomóż tak na mnie krzyczeć. No co ty mu zapisałeś? Znowu Gal Anonim. Gdzieś to zwariował? Dobrze. Cóż? Słuchaj, chcę tym mazać, bo co teraz pomyślałem, napisałem? Olek Bogdan. Słuchaj, no. Słuchaj, to jest bardzo świetne. Witam wszystkich. Witam kolejnej części edycji. Metallica. Kolejny zespół, kolejne świetne melodie, tym razem wyjątkowo dla gości u nas ojciec Bonifacy Bubacka. To jest ojciec Bonifacy Bubacka. Zobaczcie, jaki on ma mocny głos. Że to cicho, ja teraz mówię. Proszę. Słuchamy. To jest tak zwany Metallica z Polski. Halo? Okej. Tak wiem. Uwaga, Metallica z Polski. Ojciec Bonifacy Bubacka. Proszę. Słuchamy. Słuchamy. Słuchamy.
kara. Śmierć. Mieliśmy dokończyć temat. Znowu ona. Musimy dokończyć temat. Poczekaj, która to była strona? Muszę sprawdzić. Poczekaj, chwilę. Wszyscy wyciągają książki. To, co się tam gapi, wyciągaj książkę. I będę nic robił. Nie będziesz? Nie będę. O, nic nie będę zrobił, nic nie będę. Dobra. Gdzie jest mój nowy? Poczekaj. Czy pani może przestać bekać? Proszę o ciszę. Poczekajcie, który to był temat? Poczekajcie chwilę. Chyba. Dobra. Wszyscy zapisują temat. Czyli jeszcze raz, co? Jeśli pani jeszcze raz beknie, to wyproszę panią stąd. Ty lepiej nie gadaj, tylko wyciągaj. Przepraszam, gdzie twój zeszyt? Nie będę nic pytał. Nie będziesz? Nie będę. Jedynka. Masz pisać? Nie. Nie. Co to? Ja macie w tej kamerze mamy. O, wiesz, normalnie już się zlałem, no. Okej. Okay. Proszę. Lekcja temat. Powiemy coś o lalce. I Bolesław wprost. I proszę do odpowiedzi zapraszam Olga. Ale co? Pani jestem nieprzygotowany. A poza tym pani nie sprawdzała, czy to jest przygotowany. No właśnie. Proszę, Ole. Ale proszę pani, no. Masz mi odpowiedzieć, w którym roku urodził się Bolesław Prost i w którym roku zmarł. Słuchamy. Słuchamy. Czyż mam ci stawić jedynkę? Ty, każdy Polak powinien... Każdy Polak powinien wiedzieć coś o tym pisarzu, więc słucham cię. Kiedy się urodził? Słucham. Nie wiem. Nie wiesz. Jedynka. Ale proszę panie, pani nie raczej. Czemu pani nie sprawdzała, czy ktoś jest przygotowany? Ja nie będę sprawdzała. Tutaj każdy ma być przygotowany. A czy pani jest przygotowana? Jakim językiem do mnie gadasz, uczniu? Ja jestem nauczycielka, ja jestem nauczycielka. Wszyscy? Ja jestem nauczycielka, ty jesteś uczniem i masz obowiązek wypełniać moje obowiązki. Więc jedynka, ale proszę pani, no. Masz porządek. Ale mogę wiedzieć, czemu będzie stało mnie tylko? Bo nic nie, przygotowanie. Ale no, pani powiedział, że... Słuchaj, masz poziom. Dobra, siadę. No. Może sprawdzę tamtego. Jakiego tamtego? Ja mam imię. Jakim ty językiem się posługujesz do mnie, uczniu? Czy ty nie widzisz, że jestem stara? Ślepy jesteś? A pani jest głucha. Ja jestem głucha? Tak. A skąd to wiesz? Wiem. Z obligacji. Kto to gadał? Dobra, dziękuję za przedstawienie. Czy możecie stąd? Nie. Proszę. O, pani patrzę. O! No, podpiszę się swoją wiedzą. Bardzo bym tego chciała. Mój synu. I wróć! Ty mi pojechałaś, kara. Śmierć. Szef Cibo. Śmierć. Okej. Okay. Że to... Bolesław Prost, kiedy się urodził?
Bolesław Plus urodził się w 1000... To nie jest prawidłowa odpowiedź. Dostajesz jedynkę. Że co? Sorry, ale ja... Zła odpowiedź, ale ja jedynki jeszcze nie podziałem. Proszę, masz zasiąść. Antka, poproszę. Antek, czego? To kogo ten Jandy? To ciebie. Jakieś podobne głosy. Antek, czy to jest twoja mama? Masz u mnie karę. Śmierć. I śmierć także. Proszę o ciszę. Czego? Bo mi się słucham. Co? Jeszcze coś masz do powiedzenia? Okej. No. Proszę, masz do mnie podejść. A po co? Po coś. Bo ty widzisz po co? Nie, nie dowie się. A to czemu? Bo nie. Masz to w tej chwili przyjść. A nie przyjdę. Bo! I to jest z grymusa. No, udaję. O, udajesz. Dobra. I teraz tak. Przyjdziesz? Nie. Dobra. Antek też i jedynka. Poczekajcie, nie muszę wziąć notes. No, jest jakiś notes. Widać, że pani jest nieprzygotowana do lekcji. Pani powinna dostać jedynkę. A ty zaraz dostaniesz zachowaniem na dane. Ile powiedziałeś po polsku? Siebie nie pytałem się. Dobra, i kto u mnie był? Olek dostał jedynkę. Maciek dostał jedynkę. Jan dostał jedynkę. Przepraszam, ja jeszcze nie byłam. Przymknij się. Szef, jedynka. Przecież ja nic nie gadałem jeszcze. Ale jedynka, bo nic nie wyciągnąłeś. No, już ty co z tego? Nie trafiłeś. Chciałeś we mnie rzucić? Ej, zbrodniarzu! Ty chcesz... O nie, proszę bardzo. Tak będziemy się bawić? Dobra, porozmawiam z twoimi rodzicami. Co? Nie tylko rodziców. Ty nie masz? Ile masz lat? 80. A gdzie są twoje rodzice? Nie wiem. Jak to tego nie wiem? Ty nie wiesz, gdzie są twoje rodzice? Nie wiem. Okej. Okay. Bonifacy, 3 jedynki. No, a postaw sobie jeszcze więcej. Bardzo zabawny jesteś. Jał. Siema, Jał, wielki Jał. Tak na mnie wołali, tak tutaj mnie zwoją. Siema, o kurde, ty. Pan Sterobobo. Do kogo tej jazdy? Do ciebie. Masz u mnie też przeklapan. Jedynka. Co, co? To niewłaściwe jazdy. Co to pisać się uwagi, a nie jedynki ty? Ty nic nie jest, ty spać. Widać, że ostatnio nie spałaś, więc pracę też wycofana, no. Musisz, wiesz. Chcesz trochę zobacz, mam pochwalary, to coś to pomoże. Ty też. Zapuł panie nagan. Tak. Zapisaliście już temat, lekcja temat, Bolesław Plus. Nikt nie odgadł, a jeszcze są jeszcze inne osoby. I Tomasz. Reszta osób musi indziej się uczy, bo widzę, że tutaj jest tylko, ile tutaj mamy osób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Jest. 13 osób. Czy możesz się pewnie jeszcze raz policzyć? Nie. Nie chce mi się. A poza tym, ty mi nie będziesz mówić, co mam robić. Proszę, Antek, ty tutaj Antek. Nie zapisałam ciebie. Nie.
czytam też. Czy pani to muszę pomyśleć, kiedy sama do siebie czytasz? A te kiedynka i boli wasz jeden. A, tak jest ładnie. No, postaw sobie. Okej. Okay. Sprawdź. Boletwa Klu urodził się w 1847, a zmarł w 1912. Zapisaliście? Nie. Czemu? Bo nie. A też kolejna jedynka. Tak, co tyle będziesz się bawić? Proszę oczywiście. Powiedzmy sobie coś o lalce. Tam, główny bohater, jak się nazywa? Słucham. Może mi to... Poproszę Maćka do odpowiedzi. Słucham. Proszę tutaj podejść. Ale ja słyszę tą. Wiecie, nie... Nie interesuje. Masz tutaj podejść. To mogę mi niczemu. Chcę zadać pytanie. Ale co mi zadało? I ja usłyszałem. Ale mnie to nie interesuje. Masz tutaj podejść! No, raz odchodzę. Słucham. Proszę. Jak się nazywa główny bohater? Tak. Tak, na pewno cię zrozumie. Czy dowiem się? Kmici. Słucham, kto? Kmici. Kmici? Kmici? Tam jest... Kmici to jest Tantadeusz. Co? Co? Kmici to jest Tantadeusz. Nie. Kmici to jest? No, z lalki. Źle, Kmici to jest potopu. Nie. Prawda? Nie. Olek, słucham. Skąd jest Kmici? Na to nie mam? Nie. Tak. Nie chcesz. Jak się nazywa główny bohater lalki? Słucham. Czy dowiem się? Maciek, lalka, kara, śmierć. Ja naprawdę ciebie nie rozumiem. Możesz mówić wyraźnie. Ja nie wiem, co to za osoba jest. Cicho! Pepi? Tak. Mówi. No to i... Czy pan dobrze się przeprasza, że są? Prywokani, co się powiedziałem. Cicho! Cicho! Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Okej. Małpa, proszę. Dzień dobry wszystkim. O, kolejna męczarnia przyszła. Do kogo to jest? Do mnie? O nie, to nie ma. Czy co? Dobrze. A co to? Otwarta książka. Kto tutaj był? O, to lalka. Zrobimy sobie lekcję, co? Nie. Zrobimy. Proszę, to wszyscy wysyłają temę. Proszę. Wstęp do starożytności. Że co? Wstęp do starożytności. Ja nic nie gapuję. Temat. Wstęp do starożytności. Okej. Okay. Piszesz. Proszę.
Opuśćcie mi się temat wstępu do starożytności. Powiedzmy też o Bolesław Prus. Kto to był? Może Olek. Olku, przypomnij nam, kim był Bolesław Prus. Słuchamy Ciebie, Olek. Może się wykażesz swoją wiedzą. On nie ma żadnej wiedzy. Zajmij się sobą. Słucham? Zadałem Ci pytanie. Czy mogła, że są... Czy mogłoby Pani powtórzyć? Bolesław Prus, kim był? Kim był? No, Prusem. Słucham? Prusem. Ja nie wiem, o co chodzi. Zadałam pytanie. Kim jest Bolesław Prus? A ja odpowiadam. On był Prusem, czyli on pochodził z Niemiec. No to chodzi. Ale to naprawdę jesteś tragiczny. Powiedz mi, kiedy on się urodził? Kiedy on się urodził? Tak. W 1965. A zmarł? W 2000? Ale to też tragiczny. Dobre, dobre. Tam do starożytności Bolesław Prus. Że co? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, czy możemy zmienić tą szkołę? Ty zakład. No widać, to jest tragiczny zakład. Dobrze, ale proszę mnie w końcu, kim jest? Powiedziałam, on jest Prusem. On pochodzi z nimi. Przestań się wygłupiać i powiedz, kim on był. Powiedziałam, ale nie. Rola, zawód. Co on robił? Co on robił? Tak. No powiedz coś wreszcie. No. Powiedz coś mądrego człowieku, no. Nic nigdy nie słyszę od ciebie, no. Powiedz coś. Czemu ty nic nie gadasz? Dobra, mówię. On wychodził z psem. Że co? Wychodził z psem. Kto wychodził z psem? Bolesław Prus. Co? Bolesław Prus wychodził z psem. No ale jednak naprawdę tragicznie. No, podziałam. Czy on coś robi? To coś podziałam. Czy jeszcze coś dopowiesz? Tak, słucham. Co on robi przez całe życie Bolesław Prus? Mieszkał, pił, jadł. Och, ona, ty naprawdę, ty. Nie, ty idziesz do przedszkola, musisz od początku zacząć to całą. A proszę pani, nie. Idziesz do przedszkola, musisz od początku zacząć swoją naukę, bo niestety nic nie wiesz, no. Kompletnie nic nie wiesz, no. Przegięcie, no. Tragedia. Witam wszystkich w kolejnej edycji. Dzień dobry. Właśnie, już usłyszeliśmy. Kolejny zespół przygotowuje się. Uwaga, uwaga, uwaga. Tym razem zagości u nas azjatycki zespół heavy metalowy. Zaraz na scenę wejdzie wielka burza, która będzie wszystko niszczyć. Zaraz wszyscy stanie się mroczni. A więc ten zespół nazywa się Deep Heaven, czy śmierć. Deep Heaven zawsze wejdzie. To jest azjatycki metal. Proszę, na scenę wchodzi i zaraz będzie grał zespół. Ten zespół pochodzi z Mongolii.
A więc słuchamy Metallica z Mongolii. Musimy sprawdzić, bo musisz coś umieć, po prostu musisz, no, musisz. Tak więc, Alek, chodź do tablicy. Co znowu? A gdzie jest tablica? Czy nie wiesz, gdzie jest tablica? Nie wiem. No ja, no tego nie wiesz, ja nie wiem. Ja zaraz. Proszę o ciszę, Alek. W tej chwili do tablicy. Ale gdzie jest ta tablica? No jak to gdzie jest? Nie widzisz tą tablicę? Nie. Przed tobą. Patrz, widzisz? Co to jest? Tablica. Wiesz, co to jest tablica? Wiesz? Chyba nie. No chyba. Rozumiem. Na pewno powinieneś wiedzieć, no nie. Ja nie wiem, naprawdę, no proszę, co z tobą będzie, no. Na uspokojenie upada metalowy zespół. Tym razem będzie po prostu muzyka po prostu najmocniejsza, jaka może być. Otóż ten zespół pochodzi z Ameryki Środkowej, wyspy Bahamy. Stamtąd pochodzi najmocniejsza Metallica. Oni będą pokazywać swoje nerwy. Ten zespół nazywa się Nervous Head. Czyli nerwowe głowy. Nawet dali mi utwór, który mogę wam przeczytać. Ich utwór to I Have a Word. Słuchamy. Słuchamy.
stał się ten koncert dla mnie, ten koncert był wybitny. Chciałbym, żebyś koncertu do nas wrócił, ale chwilowo musiał nas opuścić. Ale dziękujemy, dziękujemy. Świetny wykład. Dziękuję. Tak, więc zrobimy lekcję. Ale kto tablicy? Ale czysta tablica. Ślepy jesteś to przed tobą. Nie widzisz naprawdę tego. No ale idź do tej tablicy. Czy mogę wiedzieć po co? Będę zaraz robił działanie. Masz w tej chwili to tablicy. Dobrze, już idę. No. I co? Jestem. No. I teraz. Teraz mam zapisać takie działanie. Pisz. Ale co? Jak to opisać? Nie, nie, nie może chodzić. Masz pisać. 2+2. Czemu nie pisać? A co im mam pisać? To, co ja mówię. A pan co mówi? Właśnie mówię. Słuchaj mnie. 2+2 podzielić przez 4. Ale czemu nie piszesz? Ale czemu to zapisałeś? Olek, możesz przeczytać, co napisałeś? Czemu? No, ale przeczytaj. Olek, możesz powiedzieć, czemu to przeczytałeś? Olek, przeczytaj. Co? Olek! Nie pisz tego! A co mam pisać? Nie no, no, ty piszesz wszystko, co ja mówię, no. Tyś nie zwariował. Masz to wszystko wymazać. To po co miała budyć do tablicy? To miałeś pytać działanie, a to nie jest działanie. Ale jakie działanie? Teraz będę ci mówiła, jakie działanie. No mysz, człowieku. 2+2? Czemu tego nie piszesz? Ale nie to pisz. No. Ale czemu ty piszesz zdania, ale nie związane z działaniem, no? Czemu to znowu napisałeś? Bo pani każe, żebym pisał, więc piszę. Ale nie moje zdania, tylko działanie. 2+2, no pisz. Ale czemu piszesz słownie? A jak mam pisać? Liczbowo liczby, u nas liczby. Masz nie pisać słownie. 2+2, ale nie słownie, kapujesz? 2 liczba. Ale... Nie, no ja naprawdę nie wytrzymam, no. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Zaraz wam odpowiem, gdzie wy jesteście. Że w tej chwili jesteście przed. Bo uwaga, teraz kolejny koncert nie będzie mało. Uwaga, teraz mój się przygotowuje. Zaraz nadejdzie tu nowa ulica. A więc teraz się masz, co to będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Wielka Metallica na to chodzi. Zerka stanie wielki wybuch. O tak, będzie bosko. Słuchajcie, ten zespół pochodzi z Skandynawii. Tym razem Szwecja. Co to za muzyka? Zaraz się wie. Pewne jest to, że po prostu będzie mera muza. A więc ten zespół nazywa się Trojkiewicz. Słucham. Metallica ze Szwecji. Słucham. Bonjour. To będzie Metallica z Laponii. Czym się charakteryzuje?
Zdrowi święty Mikołaj tej metalice. On zaraz będzie prowadził swój pochód reniferami, prezentami, tak usłyszymy wielki wybuch. To właśnie będzie jako muzyka metalowa z Napoli. A więc uwaga, uwaga, zaraz Metallica z Napoli, słuchamy. Nie, ale tak nie może być, tak nie może być. Musimy znaleźć u ciebie wiedzę, bo przecież musisz coś wiedzieć, no. Ty musisz coś wiedzieć. Słuchaj, Olek, ja ci zadam takie pytanie. Skup się, Olek, bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy ty jesteś homo, czy hetero? Słucham? Czy ty jesteś homo, czy hetero? Hetero. Ty jesteś hetero? A Boże, nie. Witam wszystkich w kolejnej edycji słynnego programu Metalu. Tym razem to będzie muzyka metalowa z Afryki. A głównie to z Egiptu. A głównie to z piramidy. A w piramidzie mumia. Mumia nagle wychodzi. I słyszymy jakiś dziwny odgłos. A więc teraz wystąpi zespół. Mumie. Bo to są mumie, które grają. Więc proszę, muzyka mumii metalowa z Egiptu. Słuchamy. Dzień dobry wszystkim. Teraz najnowsza odmiana metalu. To będzie po prostu idealna muzyka na metal. Bo to jest muzyka łagodna. Jest to najłagodniejszy metal, jaki może człowiek usłyszeć. Zaraz wejdzie zespół. Ten zespół pochodzi z morza, bo to jest morska metalika.